czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Dlatego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie szkoli nauczycieli, by z wiedzą o bezpieczeństwie trafić już do najmłodszych. To jest bardzo ważny okres. Można powiedzieć, że to jest najważniejszy, bo to, czego te dzieci nauczą się, jakie nawyki zostaną im zaszczepione, to może mieć potem znaczenie w całym życiu tego człowieka. Ten okres początkowy to jest czas, kiedy dzieci uczą się, co oznaczają barwy w ruchu drogowym. Prawda, one potem będą się uczyły, może w czasie kursu na prawo jazdy, co tam oznacza, bo szczególny znak, ale już będą wiedziały, że na przykład żółty kolor to są znaki ostrzegawcze, czerwony to są znaki zakazu, prawda, niebieskie to o czymś informują. To są tak jakby takie pierwsze podstawowe zasady, które potem pozwolą im szybko orientować się. Zdecydowanie tak. I to musi być taka zabawa, która te dzieci zainteresuje. To też nie może być taka zabawa, w której te dzieci będą brały udział niechętnie. Prawda? Czyli dziecko tutaj uczy się, zapamiętuje pewne konsekwencje zdarzeń, ale takich sytuacji, takich zdarzeń, w których bierze udział chętnie. Oczywiście bardzo chętnie uczestniczą w zabawach ruchowych, które staramy się codziennie im przedstawiać i angażować ich podczas zajęć, jak i zabaw. Posiadamy zestaw autochodzika i jak najczęściej staramy się go wyjmować i z dziećmi się bawić. Dzieci uczą się poprzez zabawę. Dostarczamy im z otrzymanego zestawu autochodzika wszystkie potrzebne elementy. Dzieci doskonale sobie radzą. Poruszają się samochodami, pełnią rolę policjantów, pasażerów, kierowców i świetnie sobie z tym radzą, a przede wszystkim no, mają radość z tego, że zdobywają jakieś tam wiadomości, nawet sobie nie zdając dokładnie z tego sprawy. Fantastyczne lata, po pierwsze współpracy z niesamowitymi osobami w postaci nauczycielek, dyrektorek i też partnerów, bo i WORD, i Michelin, i Urząd Miasta w Olsztynie od samego początku po prostu wspierali ten program bardzo mocno i też nie ukrywam, że dali nam taką otwartą kartę, to znaczy chcemy wspólnie coś zrobić, pokażcie, co możemy zrobić. Jeżeli porównamy to, co było początkiem, w samej nazwie mamy auto, my się koncentrowaliśmy trochę też jak społeczeństwo na samochodach, że kierowca, że on dominuje i przez te ostatnie lata odkrywamy, że coś takiego jak zróżnicowana koncepcja transportu, tak, że każdy ma swoje miejsce i pieszy, rowerzysta, i kierowca samochodu, oni są tak naprawdę na ulicy równi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv